Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem opowiem wam o bioraptorach, bardzo agresywnym gatunku dwumetrowych obcych form życia. Wystąpiły one w filmie Pitch Black z 2000 roku. Wywodzą się z planety M6117, znajdującej się w układzie planetarnym M344G. Zamieszkują podziemne wielokilometrowe jaskinie, gdyż jako gatunek są bardzo światłoczułe, dlatego mogą funkcjonować jedynie w ciemnościach. Gdyby człowiek znalazł się na ich planecie w trakcie dnia, mógłby swobodnie się tam poruszać. No chyba, że postanowiłby wejść do ich podziemnych leży. Wtedy jedynym ratunkiem byłby pokaźny arsenał wszelakich źródeł światła. Najlepiej takich, które nie wyczerpią się zbyt szybko, gdyż stwory te będą tylko czekać na ten moment. Zanim przejdziemy dalej, zadam wam pytanie. Co byście zrobili, gdyby wasz pojazd kosmiczny rozbił się na M6117? Dajcie znać w komentarzu. Bioraptory to zimnokrwiste stworzenia. Krew płynąca w ich ciałach jest gęsta i ma specyficzny niebieski kolor. Jest to wywołane prawdopodobnie chemoproteinami powstałymi na bazie miedzi, która jest bazowym budulcem na tej planecie. W ten sposób różnią się od ludzi, gdyż nasza hemoglobina bazuje na żelazie. Ciała tych stworzeń są bardzo opływowe. Lekka struktura budulca całego ciała, skórzasta skóra i ogon z podwójnym rozwidleniem przypominającym widły to ich cecha rozpoznawcza. Tak dopasowani pod względem ewolucji potrafią doskonale latać. W tylnych kończynach posiadają chitynowe włócznie, którymi przebijają ofiarę, aby nie mogła się ruszyć. W ten sposób w filmie jeden z przedstawicieli tej rasy schwytał człowieka, a potem dobrał mu się do zawartości czaszki. Głowa pokryta jest chitynowym pancerzem i posiada sensory ultradźwiękowe. Dzięki nim bioraptor ma pełny widok otoczenia i słyszy najdrobniejsze dźwięki. Paszcza usiana ostrymi zębami i olbrzymie pazury na kończynach są śmiertelną bronią. Gdy ofiara znajdzie się w ich zasięgu, nie ma dla niej ratunku. Jako że jest to gatunek stadny i żyją w roju, posłuchajcie, jakie odgłosy wydaje całe stado. Według mnie jest to jeden z najciekawszych dźwięków wydawanych przez potwory. Przypuszcza się, że planeta M6117 miała kiedyś bardzo różnorodny biotop. Tak w skrócie, żyło tam bardzo dużo gatunków zwierząt i roślin. Jednak pojawienie się tej formy życia poskutkowało wytępieniem praktycznie wszystkich innych zwierząt. Nie wiadomo, czy bioraptory trafiły tam przez przypadek, czy był to świadomy ruch jakiejś bardziej rozwiniętej cywilizacji kosmitów. Ogólnie ta planeta ma bardzo dobre warunki oświetleniowe, więc z perspektywy ewolucji byłoby to bezsensowne, aby taki gatunek tam po prostu wyewoluował. To ciało niebieskie ma bardzo długi cykl dnia. Jedynie co 22 lata dochodzi do kilkumiesięcznego zaćmienia i to właśnie wtedy stwory te wychodzą ze swoich kryjówek na żer. Pomiędzy kolejnymi cyklami siedzą pod ziemią i żerują prawdopodobnie na swoim własnym gatunku. Dorosłe osobniki zjadają podrostki, chociaż nie pogardzą również i mięsem pochodzącym od dorosłego przedstawiciela swojego gatunku. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!